Witam Państwa, Marcin Bąk w programie Nie daj się epidemii, a moim i Państwa gościem w tym programie jest pan dr Tomasz Imiela z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i od wczoraj trwają dywagacje w mediach nad podawanymi liczbami szczepionek, przepraszam, nad podawanymi liczbami nowo wykrytych przypadków, zgonów. Tych liczb jest dużo mniej niż jeszcze w zeszłym tygodniu. No i wszyscy się zastanawiają, jaka jest tego przyczyna. Czy rzeczywiście jakiś trend spadkowy w epidemii, czy może po prostu ludzie przestali się zgłaszać do lekarza, co byłoby do przyjęcia w przypadku tak chorych, że wolą jeszcze dwa dni poleżeć, zwłaszcza, że były święta, ale ta liczba zgonów, na szczęście nie tak duża jak w zeszłym tygodniu, no wskazywałaby być może na jakiś trend spadkowy. Jak to jest pańskim zdaniem? Czas pokaże. Oczywiście jak zawsze w weekend mamy mniej tych przypadków, nowych przypadków koronawirusa, bo po prostu one są później raportowane. Czyli najprawdopodobniej niestety będziemy mieli teraz skok. Jutro, pojutrze będzie tych przypadków dużo więcej. Również jeśli chodzi o zgony, to pamiętajmy, że te zgony szpitalne, one najprawdopodobniej też będą raportowane do urzędów stanu cywilnego na początku tygodnia. Także boję się, że możemy mieć w kolejnych dniach tych zgonów więcej. Natomiast no, zostały wprowadzone obostrzenia, więc trzeba mieć nadzieję, że w najbliższych dniach czy tygodniach ogólna liczba zakażeń będzie spadać. Mamy też niepokojące informacje z oddziałów covidowych, ze szpitali covidowych i zwłaszcza z oddziałów z tych miejsc, gdzie leżą najciężej chorzy poddawani tlenoterapii i respiratoterapii, tak, jeżeli nie przekręciłem tego słowa, no wspomagane oddychanie, że jest bardzo dużo zajętych w tej chwili miejsc, 80-90%. No i to jest raczej informacja niepokojąca, bo wiele wskazuje na to, że część osób, które były rejestrowane tydzień temu jako chore, kiedy mieliśmy te duże skoki po 30 tysięcy nowo zarejestrowanych przypadków, no część z nich niestety trafi na te oddziały z najciężej chorymi. Jak sobie nasz system opieki zdrowotnej poradzi? No niestety on sobie nie radzi i to nie radzi sobie już od dłuższego czasu. Natomiast w tej chwili zazwyczaj mamy tak, że około tydzień, półtora tygodnia po tym największym wzroście zachorowań ta fala chorych dociera do szpitali, bo oni tuż po wykryciu zakażenia jeszcze są w niezłej formie, natomiast po kilku dniach często ich stan się pogarsza. My na terenie całego kraju mamy w tej chwili wykorzystane około, według danych, które są publikowane, 75% mniej więcej procent tych tak zwanych łóżek covidowych, ale pamiętajmy, że to jest bardzo nierównomierne. Są takie rejony, gdzie jest trochę więcej wolnych miejsc, a są takie, szczególnie to dotyczy dużych miast, gdzie nie ma prawie w ogóle wolnych miejsc. No i tam jest najgorsza sytuacja, bo rzeczywiście bardzo trudno znaleźć dla tych chorych miejsce, żeby właśnie leczyć ich za pomocą respiratora czy wysokoprzepływowej tlenoterapii. No i pan, jako znający Warszawę, może coś na ten temat powiedzieć. Warszawa wymieniana jest bardzo często jako miejsce, gdzie w ogóle dochodzi do największej liczby zakażeń, gdzie ta sytuacja jest najcięższa, jeśli chodzi o ilość przypadków ciężkich. Jak pańskim zdaniem będzie się w samej Warszawie sytuacja kształtować w najbliższych dniach? No jest bardzo ciężko. Rzeczywiście mamy w Warszawie i w okolicach w tej chwili dużo zakażeń, dużo zgłoszeń i mało miejsc w szpitalach. Ja też w trakcie mojego dyżuru, w trakcie świąt mieliśmy kłopoty, bo chorzy, którzy trafiają na oddział niecovidowy, później okazują się dodatni. Ja pracuję na oddziale, który nie powinien leczyć chorych z covidem, ale tacy chorzy się trafiają. No nie ma szansy, żeby tych chorych przekazać do innego szpitala, bo po prostu w tych szpitalach nie ma miejsc. Szczególnie to dotyczy chorych, którzy mają dodatkowe choroby współistniejące, którzy wymagaliby leczenia w bardziej specjalistycznych jednostkach. Bo o ile jeszcze na tym słynnym szpitalu narodowym, szpitalu na Stadionie Narodowym miejsca często są, to dla takich chorych, którzy już mają dodatkowe inne choroby, jak zawał serca na przykład, albo wymagają dializ, tutaj jest dużo gorzej. No ale z drugiej strony w tych niepokojących informacjach od czasu do czasu staram się wychwycić jakieś informacje pozytywne. Dzisiaj robi pewną
karierę w mediach, przekazywana sobie od jednego portalu do drugiego informacja o jakichś wynikach badań, które wskazują na to, że światło słoneczne niszczy wirusa znacznie szybciej niż to jeszcze do niedawna uważano. Dni są coraz dłuższe, no jednak ta wiosna wolno, bo wolno, ale do nas przychodzi. Czy to by oznaczało, że ciepło, światło spowoduje, czy też będzie jednym z czynników, dla których ta epidemia po prostu wreszcie się skończy? Moim zdaniem tak będzie, ale z zupełnie innego powodu. Nie wierzę w to, że światło niszczy koronawirusa. Natomiast kiedy jest ciepło, to łapiemy dużo mniej innych infekcji. Jest dużo mniej zapaleń płuc, dużo mniej przeziębień, więc chorzy z innymi chorobami właśnie jest ich mniej. I wobec tego, jeżeli nawet ci chorzy z koronawirusem byłoby ich dużo, no to będzie więcej miejsc, bo inne choroby troszkę są w odwrocie. Więc tutaj bym raczej dopatrywał tego światełka w tunelu. Czyli jak będzie ciepło, to najprawdopodobniej system będzie miał lżej, bo co roku na wiosnę i w lecie jest tych chorych mniej. Powiedział pan doktor inne choroby. No jeśli się przegląda portale, nazwijmy to korona sceptyków, bardzo często podawaną tam informacją, zresztą z powołaniem się na oficjalne źródła, jest informacja o bardzo niskiej w tym roku liczbie zarejestrowanych przypadków grypy. No i to jest dla strony koronasceptycznej dowód na to, że znaczna część tego, co określa się jako COVID, to nie jest żaden COVID, tylko grypa. Jak by się pan doktor ustosunkował do tych, no, to są fakty akurat, niskich liczb zarejestrowanych chorych z grypą? No to można wyjaśnić bardzo łatwo, bowiem te wszystkie obostrzenia, które stosujemy, żeby zapobiegać zakażeniom COVID-em, działają również na grypę i to pokazuje, jak to są skuteczne metody. Jeżeli nie przemieszczamy się, izolujemy, nosimy maskę, to nie zarażamy się również grypą. I proszę zobaczyć, jak wielu w ten sposób zakażeń grypą udaje się uniknąć. To oczywiście nie znaczy, że mamy już do końca życia każdą jesień spędzać w maseczce i w grupach maksymalnie do 5 osób, żeby nie zakazić się grypą, ale pokazuje to, że te wszystkie zakażenia przenoszone drogą kropelkową, tak jak koronawirus, mogą zostać zahamowane właśnie poprzez stosowanie zasad, które teraz stosujemy. Jeszcze co do potencjalnych wzrostów, spadków tej liczby zakażeń, święta to był taki czas, no, w tym roku wyjątkowy. Nie spotykaliśmy się tak intensywnie jak w poprzednich latach. To życie, czy to kościelne, czy wspólnotowe, czy rodzinne, było znacznie bardziej okrojone. Mimo wszystko część komentatorów straszy, że święta odbiją się za tydzień do 10 dni ponownym skokiem liczby zakażeń, jakimś takim gwałtownym. Jak pan sądzi? Bo moje takie zupełnie, no, osobiste oceny, przeglądanie tego, co działo się w internecie, oceny, jak opisywali to komentatorzy, wskazują na to, że jednak ta ruchliwość społeczna była jednak znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. No tak, na pewno było, może nie w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy mieliśmy apogeum oczywiście wszystkich restrykcji, ale tej osób, które przemieszczały się, było znacznie mniej. Natomiast było ich na pewno więcej w porównaniu z poprzednimi tygodniami, no bo jednak wiele osób na święta wyjechało. Mam nadzieję, że tych nowych przypadków nie będzie tak dużo jak wcześniej, kiedy mieliśmy takie duże momenty, kiedy się ludzie przemieszczali. Na przykład ten pik powakacyjny, który się skończył drugą falą. Ale oczywiście czas pokaże. Odmiana brytyjska wirusa, która jakiś czas temu była w pojedynczych tylko przypadkach rejestrowana, w tej chwili podobno stanowi 50, w niektórych rejonach Polski ponad 50 przypadków nowo wykrytych zakażeń. Jaki jest ten nowy wirus? Ile z tych doniesień o jego większej zaraźliwości, a nawet większej śmiertelności jest prawdziwych? Rzeczywiście mamy coraz więcej danych na temat tego wirusa. Początkowo to były plotki, ale teraz te plotki się potwierdzają i rzeczywiście wydaje się, że ten wirus jest mniej więcej 70% bardziej zaraźliwy, czyli łatwiej się nim zakazić i niestety również powoduje cięższy przebieg choroby i mniej więcej połowę więcej osób umiera w porównaniu z tym klasycznym wariantem, z którym mierzyliśmy się wcześniej. Dobre informacje są takie, że najprawdopodobniej dość dobrze
działają na niego te szczepionki, które stosujemy, czyli osoby po zaszczepieniu mają dużą szansę na uniknięcie w ogóle zakażenia i prawie stuprocentową szansę na uniknięcie takiego ciężkiego przebiegu choroby. No, zgodnie z zapowiedziami, które płyną ze strony rządu, do końca kwietnia miałyby być zaszczepione osoby powyżej 60 roku życia. Oczywiście te, które będą chciały takiemu szczepieniu się poddać. Jak pan sądzi, panie doktorze, czy to będzie, czy to zbiegnie się z jakimś takim dostrzegalnym wygaszaniem tego wirusa, z wygasaniem tej choroby? No ja myślę, że to jeszcze troszkę za wcześnie. Pewnie taki znaczący spadek to oczywiście w kwietniu będzie zauważony, ale to też maj i czerwiec, kiedy jeszcze będziemy obserwowali sporo przypadków choroby. No trzymam kciuki, żeby udało się zaszczepić jak najwięcej osób. Niestety mamy cały czas niedobór szczepionek. To jest największy kłopot. No ale jest też jakaś część naszych rodaków, która programowo tych szczepionek nie chce przyjmować i ich nie przyjmie. Wiemy już teraz, także jakaś część ludzi ich po prostu nie przyjmie. No i co jakiś czas doniesienia medialne, a to o powikłaniach, a to właśnie o zgonach, takich jak chociażby świętej pamięci Krzysztof Krawczyk, dla nich są dowodem na to, że no proszę, szczepionka nie tylko, że nic nie daje, ale nawet być może powoduje śmierć. No to są doniesienia, do których trudno się odnosić, bo to nie są naukowo potwierdzone i udowodnione fakty. Rzeczywiście część osób umiera, ale pamiętajmy, że w populacji ogólnej również wiele osób umiera i w populacji osób w wieku podeszłym ludzie chorują na wiele różnych chorób. Po tych szczepionkach, które stosujemy, rzeczywiście czasem notuje się tak zwane odczyny poszczepienne. Część osób ma gorączkę, część się gorzej czuje. To rzeczywiście to jest fakt i tego nikt nigdy nie ukrywał. Natomiast stosunek korzyści do ryzyka, jeśli chodzi o te szczepionki, jest zdecydowanie korzystny na korzyść tych szczepionek i dlatego my tak bardzo gorąco zachęcamy, żeby się szczepić. Panie doktorze, no ufajmy, że ci, którzy będą chcieli się zaszczepić, zaszczepią się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Epidemia wreszcie nas opuści. Nie będziemy musieli tutaj rozmawiać o wirusie SARS-CoV-2. No co najwyżej w aspekcie historycznym. Być może historia medycyny wzbogaci się o jakieś ciekawe badania. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Doktor Tomasz Imiela był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. A w Telewizji Republika po przerwie nasz kolejny program Wolne Głosy.